Absencja pracowników prowadzi do znaczących utrudnień w działalności żłobków i przedszkoli. W ubiegłym tygodniu w publicznych jednostkach sprawujących opiekę żłobkową i przedszkolną absencja pracowników przekraczała 70 osób, przy czym nie wszystkie te absencje wynikały z izolacji spowodowanej zakażeniem koronawirusem. Jak nas poinformował Kamil Sznel z Suwalskiego Ratusza, na dzień sporządzenia zestawienia covidowa izolacja unieruchomiła w domu 3 pracowników żłobka miejskiego i 7 pracowników suwalskich przedszkoli. Ogółem w jednostkach oświatowych oraz żłobku było to 35 pracowników. W efekcie zawieszonych zostało 13 grup przedszkolnych i 1 żłobkowa. Suwalskie szkoły pracują zdalnie i tak pozostanie do 17 stycznia, ale mimo tego w kilku placówkach prowadzone są zajęcia opiekuńcze dla dzieci medyków. Ogółem według ostatnich danych tego rodzaju opieka została zorganizowana w 6 szkołach, a objęto nią 10 dzieci medyków. Z możliwości takiej opieki korzystało również 5 dzieci funkcjonariuszy policji.